Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj chcę Was zaprosić na taki vlogo haul połączony. Trochę pokażę Wam zmian w moim studio, bo tutaj jakieś trochę nowych elementów się pojawia. Przeorganizowuję wszystko na nowy rok, także pokażę Wam takie krótkie przebitki od razu na początku. I potem zobaczycie kilka stylówek. Dzisiaj mam taki pomysł, kupiłam sobie nową spódniczkę, więc będzie to też częściowo haul. I zobaczycie aż 7 stylówek z tą jedną spódniczką. Także zapraszam na ciąg dalszy. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I oczywiście proszę Was, zasubskrybujcie koniecznie kanał i polubcie filmik. To jest dla mnie bardzo ważne. Będę Wam bardzo wdzięczna. Kochani, przechodzimy do dalszego ciągu i od razu zaczynam od tego vloga. Cześć kochani. Dzisiaj pokażę Wam tutaj trochę, co przerabiam sobie w studio, bo muszę zrobić trochę noworocznych porządków. No i jeszcze widzicie, jest dekoracja cały czas świąteczna, bo jeszcze nie zdejmuję. Dopiero się za to zabiorę za jakiś tydzień. Ale oczywiście, jak zwykle, na początku roku mam przemyślenia dotyczące moich ciuchów, butów, robię remanenty. Przeglądam wszystko od nowa. No i te buty musiałam przeorganizować całkowicie. Zobaczcie, tam przebitki, jak szuflady takie do wiatrołapu kupiłam, które się wsuwa do takiej głębokiej szafy zasuwanej, bo tam był taki już sajgon, że po prostu nie szło tego ogarnąć. Natomiast zakupiłam mały regał z IKEA, zaraz Wam pokażę. Zresztą o tak Wam pokażę, widzicie, tak to wygląda. Są rozłożone części, zobaczymy, czy uda mi się samej to złożyć. Znaczy ja zawsze sama składam meble, natomiast chodzi o gabaryty, czy będę w stanie to na przykład sobie przytrzymać tak, żeby to złożyć bez asysty. To o to chodzi bardziej niż o to, że nie jestem w stanie tego ogarnąć. No i tutaj widać, o, wywalone buty, które nie mają miejsca i właśnie będę je układać. No i bo wiecie, ja tu mam taki system z tymi butami, co już kiedyś Wam pokazywałam przy okazji renowacji garderoby, że buty te niesezonowe, czy takie buty eleganckie mam tu na górze, a buty te, które są na dany sezon, mam na dole, tam w wiatrołapie, gdzie wiadomo, codziennie się ubieram i wychodzę. Tutaj mam takie bardziej do stylizacji właśnie i przeznaczone na inny sezon. Więc zimowe niedługo powędrują do pudeł i tutaj niedługo, za 2 miesiące, a te pójdą na dół częściowo. Tylko takie bardzo, bardzo eleganckie i bardzo markowe buty, jakieś takie wyjątkowe. Trzymam tutaj jakby na stałe też w tamtej szafce, którą tutaj też kiedyś przerabiałam, która jest oszklona i tu mam na przykład te moje takie najbardziej markowe blaniki i tak dalej. No, także zobaczycie już efekt złożenia tej szafki. No i już udało się, słuchajcie. O, zostały resztki. To są rzeczy do przekręcenia, jak się do ściany chce. Na szczęście to było proste. Trochę potrwało pół godzinki, ale proste. No i no jest! No i słuchajcie, pasuje, bo to jest taki sam styl, jak ja tutaj mam te inne rzeczy w studio, czyli takie minimalistyczne, białe kubiki takie. Myślę, że spoko to wygląda. Zawsze trochę więcej miejsca na te buty, coś tam na górze można też położyć i się to już nie wala po domu. Jestem zadowolona, że udało mi się to załatwić. No, tam jeszcze mam jedną taką z takimi koszami i też, no słuchajcie, każdy centymetr miejsca w tym małym studio trzeba wykorzystać, także piszcie, co myślicie. Myślę, że spoko, że jest wykorzystany przynajmniej ten skos, który tak czy inaczej tutaj jest bezużyteczny. No, takie zmiany u mnie w studio. Mam też nowy mikrofon, także od następnego filmiku będziecie być może mogli zauważyć różnicę w dźwięku, mam nadzieję. I kochani, od razu przechodzimy teraz do zakupów. Spódniczka, którą kupiłam, ostatnio pokazywałam Wam taką jasno-szarą spódniczkę z wełny. Dokładnie tej samej marki, bo zakochałam się w tych spódniczkach, marki Łucja. To jest taka niszowa marka polska chyba. I produkują spódniczki ze 100% wełny. No i to jest druga sztuka moja, z Vinted oczywiście. Kosztowała 30 zł z przesyłką, coś 36 być może. No i jest świetna, jest w takim melanżowo-szarym kolorze. Pokażę Wam tu górę, bo to, tak to normalnie nie będzie widać. Jest tutaj na takim pasku, a z tyłu jest marszczona na gumie, więc to jest super, bo wiecie o co chodzi, że jest pewna doza tolerancji w tej spódnicy. No ona jest mega uniwersalna. Stwierdziłam w nowym roku, że
nie będę walczyć ze swoją naturą, bo ja jestem osobą dosyć szybką i jednak zdecydowanie u mnie krótkie spódnice się dużo lepiej sprawdzają, że ogólnie rzeczy, które są wygodne. Ja nigdy nie potrafiłam się poruszać i w ogóle nie czuję się sobą w takich wąskich, obcisłych rzeczach. Dlatego u mnie muszą być sukienki, spódnice wygodne, szerokie i najlepiej krótkie, bo też jeżdżę samochodem. No i to jest po prostu strzał w dziesiątkę, absolutny. Wow, jestem zachwycona tą spódnicą jeszcze bardziej niż tą drugą szarą, bo ta jest bardziej uniwersalna, co Wam teraz udowodnię. Zobaczycie aż 7 stylówek z tą spódnicą. Nie będę już marudzić, tylko przechodzę od razu do stylówek, słuchajcie. Pierwsza stylówka to jest ta, którą mam na sobie, ale pokażę ją Wam tam w przebitkach, jak się w niej właśnie przechadzam. Oczywiście zdecydowałam się na to bardzo uniwersalne połączenie. Fioletowy sweterek też jest melanżowy, jest taki nowoczesny, oversize. No i słuchajcie, dzisiaj się tak będę śpieszyć, bo muszę szybko to zmontować, bo długi filmik szykuję Wam na niedzielę. I nie mam dzisiaj czasu składać czegoś długiego. Lecimy na następną stylówę. Słuchajcie, następna jest z moim ukochanym oczywiście swetrem w takie bąbelki z H&M-u z Angory. I z tym samym naszyjnikiem, ale włożyłam tym razem takie kociaki, takie buty wysokie, za kostkę bodajże, tak. No i tutaj taka trochę bardziej imprezowa stylówka, powiedzmy, bardziej wystrzałowa. Też super, moim zdaniem to pasuje. I oczywiście proszę Was o opinię, która z tych stylówek Wam się najbardziej podobała? Jest 7, taka magiczna liczba. Udało mi się tak dobrać, ale przypadkowo zupełnie. Słuchajcie, z tym sweterkiem właśnie w bąbelki też bardzo, bardzo mi się podoba. Kochani, i kolejna stylowa jest ze sweterkiem w paski. Kolorowym, fajnym, wesołym sweterkiem z tej... tutaj chyba mamy i moher, i alpakę w tym swetrze. I zostałam nawet w tych samych rajstopach, bo też są w paski, takie popielate. I też bardzo fajna ta stylowa. I od razu przejdę w takim razie teraz do drugiej wersji tego samego swetra, bo zrobiłam jeszcze stylówę z innymi rajstopami z tym swetrem, mianowicie w takie kropeczki rajstopy są tutaj i kropkowa, bodajże buciki też są kropką, takie nowoczesne, ciepłe. Także tutaj ten sweterek ma swoje dwie wersje, a kolejna stylówka znowuż, zostałam w tych samych rajstopach w kropki, ale sweterek jest taki od Gilles Dufour dla Monoprix. Z takimi pięknymi guzikami aksamitnymi. Każdy guzik jest w innym kolorze. Trzeba bardzo uważać, żeby nie zgubić któregoś guzika, bo już byłoby po swetrze. Mówiąc wprost. Także tutaj mamy nawiązanie kropki na swetrze do kropków na rajstopach. Dobra, słuchajcie. Następna styluwa. Teraz zmieniamy tutaj trochę kolorystykę. Następna stylowa jest w kaszmirowych sweterkach i tutaj włożyłam jeden w serek, sweterek w serek, kaszmirowy zwykły taki i na to kardiganik, one są w podobnym kolorze, więc będą fajnie wyglądać razem, jakby było w jednym za zimno, chociaż kaszmirowe sweterki są bardzo, bardzo ciepłe. No, bardzo fajna stylowa, też mi się podoba to zestawienie kolorystyczne i bardzo lubię ten kolor właśnie, ten piękny niebieski taki. Kolejna znowuż stylowa to jest w takiej mojej bluzeczce bardzo, bardzo fajnej i mięciutkiej, szarej w takie fajne wzorki. To jest taka jak będzie trochę cieplej stylówka, już bardziej w stronę wiosny, bo to nie jest jakiś bardzo ciepły sweterek, to jest taka bluzka bardziej. Także też może tak być, słuchajcie. I też mi się podoba, właściwie do tej spódnicy mi się wszystko podoba, i oversize, i obcisłe swetry. Koniecznie piszcie, która wersja Wam się najbardziej podoba. No i ostatnia styluwa, moi drodzy, jest z takim swetrem czarno-kremowym, szaro-kremowym i czarno-kremowym, w paski i w takie piękne wzory norweskie. To jest golf i też, no też jestem zachwycona tą stylówką, bo to jest też bardzo, bardzo ciepły sweter i fajnie tu chroni, jakby był mróz. No i te buty takie z tym futrem w środku, z tą kropką, byłoby to super połączenie, bo naprawdę byłoby mega, mega cieplutko wtedy. Także tą spódnicę mogę nosić cały tydzień, bez przesady, naprawdę cały tydzień. Jeszcze pewnie bym mogła właściwie wszystkie inne moje swetry do niej włożyć, ale to by nie miało sensu. No, w każdym razie super, super ciuch, bardzo uniwersalny i jak iść w minimalizm, to w mojej wersji to wygląda tak. Jedna spódnica, 7 dodatków, 7 różnych swetrów. Nie do końca minimalizm. No ale, no tak, tak już jest, kochani.
Moi drodzy, to tyle jak chodzi o te stylówy. Słuchajcie, jeszcze chcę Wam tu pokazać jedną rzecz, którą Wam tak mówiłam przy okazji w sklepie w live, bo jeszcze Wam nie pokazywałam w holu. Piękną sukienkę kupiłam i teraz może być ona i na studniówki, i na jakieś karnawały. I naprawdę niedrogo udało mi się ją kupić. I ona jest oczywiście do sprzedania, chociaż bardzo się biłam z myślami, bo bardzo mi się podoba ta sukienka. Ale może lepiej by wyglądała na odrobineczkę szczuplejszej osobie. No, tak minimalnie. Piękna i fajna, bo ma tutaj koronki takie cieliste, taki cielisto-różowy dół. I ma bardzo fajne wykończenia z tyłu. I zobaczcie, jak ja w niej wyglądam. Tak poglądowo. Myślę, że no, mogłaby to być też sukienka na jakąś okazję typu ślub. W sensie jako gość, oczywiście. Lub komunia na przykład. Także jest to SK. Jakby co? Słuchajcie, bardzo, bardzo fajna sukienka. Ciekawa jestem też Waszych opinii o tej sukience. Mnie zachwyciła. Ten dół baletnicy po prostu jest. To jest tak w moim stylu niesamowicie. Kochani, na dzisiaj kończę. Będziemy się widzieć już w niedzielę w filmiku z Warszawy. Ten filmik jest rzeczywiście dość długi i pracochłonny, stąd dzisiaj nie zdążyłam z nim. Zapraszam Was bardzo serdecznie oczywiście na live'y i trzymajmy kciuki nadal za Anię, żeby wszystko tam szło dobrze, żeby szybko wróciła do formy. Buziaki, pozdrawiam.